Siema, siema, mamy kolejne testy tak naprawdę, pierwsze testy kolejnego Extraction Lootera w stylu Tarkowa, nie Tarkowa, tylko Darkerka. Dungeon Stalker z Gierka się nazywa. Ono jest trochę bardziej w azjatyckich klimatach, więc nie każdemu może podpasować. Dla mnie osobiście grafika nie ma totalnie znaczenia, może być pikselowa, minecraftowa, whatever, byle żeby rozwiązania in-game i gameplay był dobry. I co my tu mamy? Mamy loadout nasz, pyk, tu mamy staszyk, train, czyli tutaj mamy dużo nawet pasywek i aktywne skille. Miejmy nadzieję, że oni zrobili inne postacie. Mamy postacie, klasy, czyli mamy Hildę, najbardziej kontrowersyjna bohaterka z największymi atutami w tej grze. I to jest klasa Knight, One-Handed Sword, no czyli taki fighter. Tutaj mamy łucznika, hunter, bow, mag ze staffem, staff i dagger. Tutaj mamy, no nie, rogal niestety. Niestety w kolejnej grze jest zapyziały rogal. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał niebitki. Proszę, żeby nie miał niebitki. Mamy barana, czyli to jest też niby fighter, ale jest Two-hand swordem, więc prawdopodobnie nie będę grał, bo najbliżej mu do barba. I mamy jeszcze kleryka z macką. Więc tak to wygląda. My sobie gramy tutaj baranem. Mamy jeszcze shop. Tutaj mamy merchantów oczywiście. Mamy trade. Niestety trade poszli w stronę Darkera. Czyli czat trade'owy. Największe gówno, jakie może być. Mamy rankingi. Różne i mamy tutaj guida, jakby ktoś nie wiedział jak grać w gierkę, to może sobie pograć. Niestety serwer NA i Azja, nie ma Europy standardowo. I mamy tutaj Prison Dungeon, czyli PvE-VP. Mamy daily 3 razy możemy zrobić co-op, czyli to jest tylko i wyłącznie PvE Dungeon. I Prison Dungeon Abyss jest... Jeszcze nie ma w tych testach. Niestety nie ma solówek. Trzeba grać z innymi typami. Co to jest? Game mode. A? Jakieś misje mamy. Czekaj. Retrieve the remains of fallen knights of the Starkers in the dungeon. Investigate the relics that unlock the secrets of dungeons. Kill adventurers. Dobra, wezmę reliki. To są chyba jakieś misje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy. I co, szukam igierki? Kliknąłem czy nie? Random matching. A, teraz. W ogóle, ale szybko znalazło ty. Dwie babeczki mamy w teamie. No, zobaczymy jak to pójdzie. I tu jest tylko i wyłącznie trzecia osoba. Nie mamy tu pierwszej osoby. Zobaczmy jak to działa. Lewa. Pyk. Ale wolne hity, giga. Prawą mam pary. Jeden, dwa. Ja nie mam drugiej broni, dobra, Q. Hak przyciągający. E. Okej. Okay. R. Pyk. I V-ka. V-ka to jest chyba buff jakiś. Prawdopodobnie. Mamy inwentory nasze. Fajnie, że na pół ekranu tylko. Szkoda, że nie można chodzić postacią. Mam otwarty ekwipunek. No ale to do ogarnięcia, nie? To są to jakby pierwsze testy. I Lightning Stone jakiegoś mam. Uwaga. A, latareczkę mam po prostu. I mogę ją włączyć i wyłączyć. Spoko, fajnie. Not enough AP. Nie wiem, co jest AP. Ale zobaczymy. A nie mam jakiegoś dasha albo czegoś? W tej grze fajnie by było, jakby był jakiś dash. Ale chyba nie ma, na co to chodzi. 7 na 18 graczy. A ile ja damage bije? 54. 45. 45. Oho, dobra. Wchodzimy do Dunga. Zobaczymy. No niestety lagi będą przez to, że jest NA, nie? Nie podoba mi się to, no ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Niestety. Plują na Europę zawsze na testach. Zawsze jak są jakieś testy pierwsze, to nigdy nie ma Europy. Zawsze jest NA i Azja.
Zobaczymy, jak długo będziemy wchodzić do Dunga, nie? Czy to się długo ładuje, czy nie? Gierka źle nie wygląda. Ustawienia mam chyba najwyższe ustawione. Jesteśmy w dungeonie. F open, ok. Długo się otwiera. Pyk, 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 pyk. Dobra, idziemy. Oho, mobek. Nie wiem, czy tu jest friendly fire. Dobra, lutowanko. I mamy glovesy jakieś. Ukradłem je. Chociaż nie mogę ich założyć. To da się rozwalić? Chyba się da. Jest mapa? Można powiększyć? Nie można powiększyć mapy. No posuń się. Sprintu żadnego nie ma. O! Dobra. Lucik, poka. Zbrojki jakieś fajne. Heavy armor, light armor, 25 ranger. No, dawaj to. Light armorek. Ale mobki wyglądają giga łatwo w tej gierce. Mega łatwo wyglądają mobki. Skoczę tu. O kurde, co to jest? Oho, pierwszego hita dostałem. A nie wiem, czy tu nie ma hitów zależnie od tego, jak ja mam myszkę ustawioną? Co się stało? Jakiś relik, coś, nie wiem o co chodzi. Mieczek jakiś mam i kapturek. No! Pomocy! Dobra, uwalimy to coś. Nie wiem jeszcze, jak tutaj działa ten system walki. Trzeba będzie to obczaić. To nie dla mnie, to może niech oni sobie wezmą. Coś tu jeszcze mamy ciekawego? Chyba nie. No muszę tych relików szukać, nie? Bo ja wziąłem na to questa. Są chłopy. Czy ja mogę wejść jakoś na górę z powrotem? Chyba nie. A tu można wejść na górę. Dobra. Czyli wchodzimy na górę. Ja nie wiem, czy ja tego relika nie mam przypadkiem zaznaczonego na mapie. I nie wiem, czy tu w ogóle strefa jest. To mnie ciekawi. A tu się nie da przejść. Chłop mnie zablokował. Mapy się chyba nie da powiększyć. Mam chyba full HP. Coś wstało? Czy mi się wydaje? Nie wiem, ja idę questa zrobić w każdym razie. O kurde, oko! Ło, i drugie. Ale mobki fajnie wyglądają. Podobają mi się te oka na przykład. Zobaczymy, co one dropią. Dropią coś? Aha, ich się nadlutować nie da? No to niezłe skamerskie oka. A to da się rozwalić? Da się. Ale chyba nic tu nie ma. Dobra. No ja chcę zobaczyć, czy tam jest mój quest, czy nie. Chociaż tam jeszcze lewo górę jest zaznaczone. A mogę jakąś broń schować? Oj, oj, tam nie idę. Dobra, idę szukać mojego teamu może, bo jak sam tak będę biegał, może być lipa. Tam jest ten relik chyba, no. Dobra, idę tam. Kucak. Nie wiem, czy broń mogę schować. Chyba nie. Dobra, tu jest ten relik, okej. Mamy relika. Mieczek dla mnie lepszy. 60. 65. Dobra.
Gdzie my chcemy iść? A jest strefa, jest. Widzę, że pojawiła się strefa. Oła. Ty, co jest? Przecież zablokowałem. No bo tak mi się przynajmniej wydawało. Ale nie wszystkie mapki da się lutować chyba. Ale ciemnica tutaj, ja pierdziela. Znowu oka. O, to da się lutować. No Jezu, chłop mi mopkę przesunął jak lutowałem, nie? Uuu, jakaś pelotowa zbrojka. 18, 23, da się porównywać, jakoś da się, okej. Okay. Nie wiem, biorę wszystko, nie wiem czy staż jest włączony. Dobra, walimy to. O, niech się bije, ja sobie polutuję. Waza jakaś, a to jest na cel. Oho! Co się stało? Mocniejsze mobki będą. Nie wiem czemu, ale będą mocniejsze. Co to? Pająk. Wybuch. A nie mogę go zlutować. Skrzynka, pierwsza skrzynka, poka. Co będzie? Aha, rękawiczka. Aha, czemu mi jej nie zakłada od razu? To jest też bullshit. A to drugie co to było? Jakiś gemstone. O, a jednak są itemki z tego. W skrzyneczkach. Dobra, wyłączymy tego lightning stone na razie. I tu też się chyba portale pojawiają, tak jak w Darkerze. Żeby wyjść z gierki. Dobra, idziemy dalej. Gdzie oni poszli? Tam idą. Idziemy za nimi. Bo jak mnie ktoś napadnie. Chociaż mało ludzi było w lobby, więc chyba nie powinno być źle. No powiem wam, że gierka całkiem spoko. Przydałby się jedynie europejski serwer, nie? I muszę ogarnąć system walki, jak on działa dokładnie. Klikam po prostu lewy. Wali to jakby różne hity. A jak dam od góry? Nie wiem. Co jest? Klucik. Jakieś typy chyba gdzieś są. O, tu światło świeci. A, tam są reliki kolejne. Chyba idziemy po reliki od razu, nie? Czy nie? Oj. Oko. Kurde, poisona dostałem. A, bo ja miejsca już nie mam. Ty, bo mnie żre coś. Czekaj, co mogę wywalić? O. Na razie tyle. Dobra, oni otwierają. Dawaj, dawaj. Idę pierwszy. Ło, a wyskoczył. Łe, no dwa hitki. Chyba, że chłop mi pomógł. Biorę to, to zostawiam. Tu na lewo musimy iść. Dobra, halo, dzień dobry. Oj, nie trafiłem. Kurde, lagi, no. To jest właśnie to na amerykańskich serwerach. Ja chcę skrzynkę. Oni niech sobie mopka zlutują. Poka? Shit.
Teraz się mogę przerzucić. W zasadzie to. To wezmę. Ojoj, jeszcze jedno oko. O kurde ty, ja umieram. Co się dzieje? Umarłem. Lol. Patronku. No i chuj. Ja pierdzielę, umarło mnie. Oni mnie chyba nie mogą podnieść. Chyba nie. Aj, szkoda. Giga szkoda. No dobra, także tyle. I jakbyście chcieli więcej giereczki, no to zapraszam na streamy. Link będzie na Twitchu, link będzie w opisie.